Wernisaż przyciągnął wielu mieszkańców i turystów zainteresowanych średniowieczną historią. Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Szpitala Jerozolimskiego oraz Centrum Kultury Prus Wschodnich. Otrzymano gotowe tablice, które przygotowane były w Ośrodku Kultury Prus Wschodnich. Zorganizowanie samej wystawy, przewiezienie tablic, a później wyeksponowanie ich na salach galeryjnych trwało kilka dni. Jednak dzięki temu zwiedzający mają w zasięgu wzroku poukładaną chronologicznie i tematycznie sporą dawkę wiedzy historycznej i socjologicznej. Niech będzie mi również wolno serdecznie przywitać pana doktora Wiesława Bogana. To pan, który przetłumaczył treść całej tej wystawy. Treść ta dostępna jest zresztą w przepięknej publikacji. Bardzo ważne miejsce na tych planszach zajmują również stosunki pomiędzy zakonem a państwem polskim. Ta rywalizacja, która zaczęła się, ten konflikt, który zaczął się faktycznie zajęciem przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego, a który zakończył się pokojem toruńskim i ostatecznie rozpadem państwa zakonnego w 1525 roku, to wszystko znajdziecie państwo na ekspozycji. Część druga wystawy poświęcona jest zamkom o Wierzchłowie, o Pokrzywnie, o Starym Grodzie czy Stargardzie w tej chwili, o Hełmie. Dalej mówię o zamkach, które powstały na terenie Pomezanii. Czyli o tym terenie, powiedzmy sobie, od Kwidzynia aż po Elbląg i te wszystkie zamki w tym rejonie, czyli również między innymi Zantyr, który został praktycznie później przebudowany w Malbork oraz zamki w Dzierzgoniu. Dalej są to zamki na terenie Natanki i Sambi, czyli dzisiejsze tereny okręgu kaliningradzkiego, więc te zamki, które powstały w Królewcu, które powstały w okolicach Piławy, w Tapiawie, w Labiawie, oraz zamki na tzw. Pruskiej Litwie, czyli daleko na północnym wschodzie państwa zakonnego. Mowa o Kłajbedzie, niemieckim Meblu, mowa o Karsowinie, mowa o Tymrzy, o jeszcze wielu innych zamkach, które do dzisiaj państwo możecie ewentualnie na starych mapach albo realnie w terenie zobaczyć. Janusz Biedroń. Ta cała wystawa, po prostu pomysł tej wystawy powstał z uwagi na 730-lecie miasta Malborka, ponieważ Malbork powiązany jest od początku z zakonem krzyżackim. Ponieważ razem z doktorem Hemprysiem jesteśmy w jednym stowarzyszeniu, jesteśmy pasjonatami zakonu krzyżackiego, zakonu niemieckiego i spotykamy się często w Niemczech, szukamy śladów właśnie zakonu. Te ślady są, ale największy taki właśnie ślad jest tutaj w Malborku, bo to była kiedyś stolica zakonu krzyżackiego i pomyśleliśmy, że właśnie z taką komasującą wystawę, która na ten temat mówi, przedstawiło właśnie Muzeum w Ellingen. Dlatego poprosiliśmy dyrektora tego muzeum, doktora Freiberga, o udostępnienie tej wystawy. Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas wystawy było odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Malborka, życzliwym dobroczyńcom, członkom Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego w Malborku. Wyróżniono doktora Klausa Hemprysia, doktora Hansa Kalteneckera i Edwina Egerta. Jak czytamy w sentencji, szlachetnym ludziom o wielkich sercach, którzy poświęcili swój czas, energię i kapitał na pomoc w odnowieniu budynku Nowa Galeria, który jeszcze w 2014 roku był podparty belkami i przeznaczony do rozbiórki. Bez ich wsparcia nie byłoby opisane jak inny wystaw. Zapytaliśmy doktora Hansa Hemprysia, czy był zaskoczony gestem Malborka. Byłem bardzo mile zaskoczony, że mieszkańcy właśnie Malborka w ten sposób podziękowali mnie, ale również innym osobom, to znaczy doktorowi Kalteneckerowi i śpiącemu Edgerowi, którego synowie są dalej w naszym stowarzyszeniu, ale przyjadą dopiero w lipcu. I dla mnie to po prostu naprawdę było silne wzruszenie. Marek Harzewski, burmistrz Malborka. To wspaniała inicjatywa i wspaniałe podziękowanie
tym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że możemy się spotykać w takim miejscu jak Szpital Jerozolimski, który pamiętamy, jak wyglądał jeszcze parę lat temu, a teraz jest miejscem spotkań mieszkańców Malborka, więc to podziękowanie jest jak najbardziej zasłużone dla tych twórców. No, wystawa jest na pewno wyjątkowa, dotycząca zakonu Najświętszej Marii Panny. Ta duża część historii zakonu to właśnie Malbork, więc jest to jedna z wyjątkowych wystaw. Jest bardzo ciekawym wydarzeniem, tak jak mówił twórca tej wystawy, właściwie zjechała już kawał świata, jesteśmy kolejnym miejscem, gdzie ta wspaniała wystawa jest pokazywana. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.